Rosnący plac zabaw to projekt realizowany w ramach programu Moja Mała Ojczyzna, druga edycja, przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego imienia Steczkowskiego. Projekt zakładał stworzenie przyjaznej przestrzeni w postaci żywo rosnącego placu zabaw na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa. Powstaje 16 artystycznych wiklinowych artefaktów, m.in. biedronka, ślimak, mrówka, jeż, altana, rosnący labirynt, huśtawka, kołyska, domek, wigwam na naturalnej wielkości, krzesło, postój dla rowerów, tunel i 4 lampy oświetlające plac zabaw. Część placu zabaw będzie z żywej wikliny, która będzie pielęgnowana i podcinana, natomiast zabawki i inne artefakty są wyplatane z wikliny na metalowych stelażach, dzięki którym utrzymają ciężar bawiących się dzieci. Mamy nadzieję, że plac zabaw usytuowany na naszym dziedzińcu swoją oryginalnością będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem, ale także dla turystów odwiedzających polską stolicę wikliny.